Druga fala pandemii koronawirusa przybiera na sile. Coraz to nowsze ograniczenia wprowadzane przez rząd sprawiają, że gospodarka zwalnia, a coraz więcej osób zaczyna z niepokojem patrzeć w przyszłość. Niepewność przeżywa również rynek nieruchomości. Zamknięcie większości uczelni wyższych, jak również szkół średnich, odbiło się negatywnie na rynku wynajmu. Ponadto znacznie spadło zainteresowanie wynajmem krótkoterminowym. Z drugiej jednak strony rekordowo niskie stopy procentowe sprawiają, że przeciętny polski inwestor patrzy na nieruchomości jako na pewną inwestycję, co sprawia, że na chwilę obecną nieruchomości są bardzo drogie. Jak więc jest naprawdę i co czeka rynek nieruchomości w Polsce? W dzisiejszym materiale postaramy się przyjrzeć temu tematowi. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do analizy rynku nieruchomości, chciałbym porozmawiać z Wami o aspektach, które w znaczący sposób wpływają na ich ceny. W związku z tym przyjrzyjmy się ogólnej sytuacji w kilku kluczowych dziedzinach życia, które pozwolą nam wyłonić faktyczny obraz sytuacji. A więc, wystrzał liczby dziennych zachorowań na koronawirusa w Polsce sprawił, że rząd podjął bardzo radykalne środki w celu walki z pandemią. Pierwszymi, których dotknęły ograniczenia, byli studenci. Kolejni w kolejce byli uczniowie szkół średnich. Pozdrawiam maturzystów i życzę im powodzenia. Do tego grona należy również dodać wszystkich, którzy chcieli w tym roku na przykład wziąć ślub, jak również pójść do kościoła, popływać na basenie, poćwiczyć na siłowni czy pobiec na przykład w biegu niepodległości. Do tego wszystkiego należy dodać również inne utrudnienia, jak choćby godziny seniora czy limity osób w sklepach. To, co ma spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, spowalnia również naszą gospodarkę. Wielu pracodawców popada w niemałe kłopoty, kiedy z dnia na dzień dowiadują się, że ich biznes otrzymał krytyczny cios. Przekłada się to oczywiście na po pierwsze redukcję etatów, po drugie sporą niepewność pracodawców. Postawmy się teraz na miejscu przeciętnego przedsiębiorcy. Ten rok jest dla niego szczególnie trudny i ostatnią rzeczą, o jakiej myśli, są inwestycje i zatrudnianie nowych pracowników. No, chyba że produkuje on środki dezynfekujące lub maseczki. Każdy przedsiębiorca bardzo ostrożnie podchodzi do swojego biznesu, czując, że nic nie jest pewne i z dnia na dzień może okazać się, że świetny pomysł na biznes jest nie do wykonania w czasach pandemii. Zobaczcie na kina, siłownie czy baseny. Kolejnym kamyczkiem do ogródka jest również polityka monetarna. Z jednej strony mamy w chwili obecnej do czynienia z bardzo wysoką inflacją, która de facto jest najwyższą w całej Unii Europejskiej. W związku z tym wszystkie osoby posiadające oszczędności zgromadzone w polskiej walucie sukcesywnie tracą na sile nabywczej pieniądza. Do tego Rada Polityki Pieniężnej ścięła stopy procentowe do historycznie niskich poziomów, co z kolei przekłada się na spadek oprocentowania lokat. I tak dochodzi do sytuacji, w której wszyscy posiadający lokaty bankowe mają gwarancję straty z inwestycji, ponieważ oprocentowanie lokat jest niższe niż inflacja podana przez rząd. A wszyscy dobrze wiemy, że realna inflacja jest znacznie, znacznie wyższa. Aby ratować swoje ciężko zarobione pieniądze, wiele osób wybiera inwestycje w nieruchomości. Jeszcze do niedawna zewsząd było słychać, że mamy na rynku bańkę i ceny mieszkań znajdują się na historycznych maksimach. Czemuż się dziwić, skoro przeciętny polski inwestor nieposiadający wiedzy szedł za tłumem i inwestował w nieruchomości. Prawo popytu i podaży jest bezlitosne i im więcej osób było chętnych do zakupu na przykład mieszkania w celach inwestycyjnych, tym wyższe ceny mogli dyktować sprzedający. Zapamiętajcie sobie złotą maksymę. Każda rzecz ma taką wartość, jaką widzi w niej kupujący, a nieruchomości stały się przystanią bezpieczeństwa na wzburzonym morzu inwestycji. Do tego warto dodać również, że nieruchomości oprócz bezpieczeństwa dawały większy zwrot z inwestycji niż lokaty, a to było jedynie dodatkowym impulsem do zakupu. Teraz jednak mamy na rynku bardzo ciekawą sytuację. Nieruchomości zakupionych pod inwestycje, jaką jest wynajem, przybyło, natomiast ubyło wynajmujących. W
wszyscy studenci czy też uczniowie klas średnich zrezygnowali z wynajmu. Do tego dochodzą również pracownicy zagraniczni, których znaczna część powróciła albo do domów, albo przeniosła się do innych krajów, które oferują lepsze zarobki. Spadek zatrudnienia przekłada się również na spadek dochodów w rodzinach, a to z kolei prowadzi do zmiany planów i odłożenia w czasie zakupu mieszkania na kredyt. Oczywiście w tym miejscu warto również wspomnieć o zaostrzeniu kryteriów udzielania kredytów hipotecznych przez banki, które również obawiają się o ich spłatę i dokładnie prześwietlają każdego ubiegającego się o pomoc banku. Oczywiście należy również zobaczyć, jak wygląda sytuacja osób sprzedających mieszkania. Na chwilę obecną ilość dostępnych mieszkań na rynku stale wzrasta. Z jednej strony deweloperzy oddają kolejne inwestycje, chcąc zarobić na trendzie, z drugiej część osób chce sprzedać mieszkanie na górce i zainkasować spory zwrot. Są jeszcze osoby, które mają problemy z wynajęciem mieszkań i chcą sprzedać część swoich nieruchomości na wynajem. Mieszkań na rynku więc nie brakuje. Ceny są jednak wysokie. Teraz powstaje pytanie, ile osób posiadających oszczędności zainwestowało już w nieruchomości i tam ulokowało swoje oszczędności? Śmiem twierdzić, że spora część. Wracając do prawa popytu i podaży. Popyt na mieszkania został po części nasycony, podaż jednak stale rośnie. Do tego dochodzą niekorzystne warunki na rynku. I teraz tak sobie myślę, że inwestor, który dokonał zakupu mieszkania w ostatnim roku, nie będzie już tak skory do poszerzenia swojego portfela lokali. Przynajmniej do momentu, kiedy ceny na rynku nie zaczną spadać lub sytuacja się nie uspokoi. Tak samo zresztą będą działać inwestorzy, którzy cały czas czekają spokojnie na rozwój sytuacji, trzymając swoje środki na przykład w bezpiecznych walutach takich jak frank szwajcarski, czy też w metalach inwestycyjnych. Czy jednak ceny mieszkań zaczną szybko spadać? Na to pytanie, przynajmniej na chwilę obecną, trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jaką wartość będzie widział inwestor w nieruchomościach. Coraz więcej osób przekonuje się do złota czy srebra i tam lokuje swoje oszczędności. Ponadto nowe pokolenie inwestorów, które wchodzić będzie na rynek, będzie po pierwsze znacznie lepiej wyedukowane, po drugie mniej konserwatywne w inwestowaniu. Ilość osób inwestujących teraz w kryptowaluty, ETF-y czy też REIT-y w Polsce jest znikoma w porównaniu do tych inwestujących w nieruchomości. Nasze społeczeństwo jednak ewoluuje i ewoluować będzie również sposób inwestowania. Tak przynajmniej sądzę. Jak widać, czasy spokojnego inwestowania mamy już dawno za sobą. Przed każdym inwestorem spore wyzwania i podejmowanie często bardzo trudnych i daleko idących za sobą decyzji. Każdy kryzys czy też spowolnienie gospodarcze jest jednak okazją, którą część inwestorów będzie chciała wykorzystać. A co sądzicie wy? Nieruchomości będą drożeć czy też tanieć? Zostawcie komentarz pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli materiał wam się spodobał. Widząc waszą reakcję w postaci łapek i komentarzy, będę się starał w miarę moich skromnych możliwości publikować więcej tego typu filmów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.